Dzień dobry, kochani, witam Was w kartach dnia na czwartek. Czwartek, karty dnia. W czwartek na Wasze pytania odpowiadam od 8. Także od 8 mogą spływać do Was maile z odpowiedziami. I już sprawdzam, jakie energie nam będą towarzyszyć. Jakieś rozczarowanie mi się pokazało i rzeczywiście tutaj w sercu tego rozkładu karta, która symbolizuje nas, to jest karta takiej nieprzyjemnej energii. Już sprawdzam, z czym to może być związane. Z jakimś kłamstwem, które doświadczymy ze strony osoby dosyć nam bliskiej. Kłamstwo, może takie omijanie prawdy też bardziej, bo mag kombinuje, a jak jeszcze przy magu jest ta siódemka mieczy, to oznacza, że ten ktoś po prostu ubiera coś niefajnego, coś bardzo niedobrego, śmierdzącego, że tak powiem, w ładne słowa. I stara nam się sprzedać jakiś inny, zupełnie inny obraz rzeczywistości. Ale no, my będziemy odczuwać, że coś jest nie tak. I tutaj mi się właśnie ta nieprzyjemność pokazała. Z czego to może wynikać? To może wynikać z troski o naszą osobę. Albo z tego, że ta osoba, która kłamie, albo która mija się z prawdą, powiedzmy, że to ładniej brzmi, no wstydzi się po prostu. I to jest właśnie pokazane tutaj w tym miejscu. Ten ktoś jest nam bliski. Ten ktoś jeszcze jakiś czas temu po prostu był z nami szczery, dzielił się z nami takimi naprawdę bardzo intymnymi sytuacjami, a teraz zupełna zmiana frontu i po prostu dostaniemy właśnie to oszustwo, kłamstwo. I my to będziemy wiedzieć, my to będziemy czuć, albo na przykład będzie tak, że ktoś nam mówi coś, a my z innego źródła wiemy zupełnie inną wersję tej wiadomości. I teraz tak, pod koniec tego dnia mi się pokazała karta Świat. To może oznaczać, że mimo wszystko to pójdzie w świat, tak? Ta informacja ujrzy światło dzienne i okaże się, że ten niesmak, który się tutaj pokazał w tej energii, to jest niesmak związany z tym, że no i tak wyszło szydło z worka, i tak wszystko po prostu jest jasne. I na przykład będziemy musieli się zmierzyć z tym, że będziemy widzieć zakłopotanie w oczach tej osoby. Z drugiej strony może być tak, że komuś o tym opowiemy, o tej nieprzyjemnej sytuacji, bo będziemy chcieli po prostu zrzucić z siebie te emocje, tę niefajną energię. I rzeczywiście tutaj mi się pokazała karta plotek, bo królowa buław to są plotki. Będziemy mieć taką potrzebę. Nie oceniam, czy to jest dobre, czy to jest złe. Po prostu taka historia mi się tutaj pokazała. Będziemy mieć tendencję też do tego, żeby oceniać, ale podpowiadam Wam, że zbyt taka twarda ocena tej sytuacji i tej osoby może prowadzić Was do wyrzutów sumienia. Także tutaj mi się taka historia pokazała. Prawdopodobnie te informacje będą dzielone z jakąś inną kobietą. No dosłownie taki bardzo dokładny mi się ten rozkład pokazał. Historia bardzo zwarta, że tak powiem, w tym rozkładzie. Uważajcie też, żeby ta cała sytuacja nie wpłynęła na Was negatywnie energetycznie, dlatego że mag przy siódemce mieczy może również oznaczać taki wampiryzm energetyczny, tak? Na takiej zasadzie, że po prostu ciężko Wam będzie się zebrać. Możecie odczuwać w ogóle taki spadek energetyczny. I to również ma swoje potwierdzenie w tej piątce mieczy. Jeżeli pójdziecie w tę stronę, tak? Jeżeli będziecie odczuwać taki spadek, to ten świat mówi o tym, żeby po prostu wyjść gdzieś. Żeby spędzić czas, szczególnie ten czas wieczorny, w innym miejscu niż Wasze miejsce zamieszkania, innym miejscu niż Wasz dom, tak? Gdzieś wyjść po prostu do świata, może wyjść do ludzi.
może wyjść gdzieś na jakiś spacer, może na jakąś przejażdżkę. Coś takiego mi się tutaj pokazało. Tak więc taka historia, jeśli chodzi o karty dnia na czwartek. Kochani, jeszcze tutaj wskakuję, żeby Wam dograć, bo dopiero po fakcie mi przyszło na myśl, że przecież ten rozkład pokazał się bardzo też globalnie. Wszyscy wiemy, że jesteśmy w jakiś sposób okłamywani albo pozbawieni możliwości dotarcia do prawdy tego w związku z tym, co się dzieje z Odrą. I mam wrażenie, że ten rozkład pokazał taki moment graniczny, w którym albo coś wyjdzie na jaw, albo ta linia zażenowania i niecierpliwości już też zostanie przekroczona. Mam tutaj na myśli cierpliwość społeczeństwa. Także bardzo globalnie tutaj mi się również pokazał ten rozkład. A tutaj wskoczyłam po prostu, żeby Wam dograć to tak dodatkowo, bo dopiero po fakcie mi to przyszło do głowy, kiedy sobie tak medytowałam nad tym rozkładem. Także tutaj jeszcze chciałabym Wam taką informację przekazać. Ja Wam ze swojej strony życzę wszystkiego dobrego. Jeżeli podobało Wam się to czytanie, no to zachęcam do tego, żeby dać łapkę w górę, zasubskrybować mój kanał. Zapraszam Was na mojego Instagrama, na Facebooka. Jeżeli rezonują z Wami moje czytania, to możecie zadać pytanie albo zamówić sobie takie dłuższe czytanie na mojej stronie internetowej mądrośćtarota.pl bez polskich znaków albo bezpośrednio przez maila. Tyle z mojej strony. Wszystkiego dobrego, kochani. Do usłyszenia już w kartach dnia na piątek.